Hej, cześć, witam Was w kolejnym holu. Tym razem mamy taki miszmasz zarówno rzeczy dla małej, jak i dla mnie. Także nie przedłużając, przechodzimy. Pierwszy sklep to jest Sinsay. Zakupy robiłam online, także rzeczy dla malutki najpierw. Zamawiałam jej rampersiki i tu mam taki kwiatuszki różowy. Teraz jest ciepło, więc tak do spania jak sam raz. To jest rozmiar 86. Drugi jest taki miętowy w różyczki. Też wszystko brałam na 86 rozmiar. I trzeci. Trzeci jest taki. Zamówiłam jeszcze jeden, ale akurat w nim śpi, także na razie Wam go nie pokażę. I teraz trzy rzeczy dla mnie. Zamówiłam sobie shorty. Takie zwykłe, klasyczne, jeansowe. Po ciąży trochę mi zmalała kolekcja, także takie. I drugie shorty są już bardziej takie wow. Są to shorty takie z dziurami, poszarpane. Myślę, że będą spoczko. I jeszcze jedna rzecz, jest to koszula. Koszulę znalazłam na promocji akurat. To jest znaczy taka bluzka koszulowa. To jest coś takiego. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze w kamerze. Tak, to jest taka zwykła, taka cieniutka koszula i tu ma ozdobny taki zameczek. Bardzo ładna, bardzo mi się podobała. Zobaczymy, przymierzę później. Nie będę wam przymierzać, bo po prostu tutaj akurat do mnie omieka, także pokażę wam po prostu. Bardzo ładna, bardzo mi się podobała biała. A biała sobie jak sam raz. Ok. Dalej przechodzimy do Zalando. Tu mam jedną rzecz. Kupiłam małej bluzę z Gapa. Gapy, taką ładną, malutką kremową, jest bardzo miła, bardzo fajny ma materiał, właśnie z długim rękawkiem, tak wiecie, jak w lecie będzie chłodniej, to żeby tak zarzucić, myślę, że spoczko, bardzo śliczne jest takie maleństwo. I to jest rozmiar 86. Dalej przejdziemy sobie do sklepu Caroline, ja go znalazłam na Instagramie i bardzo miałam ochotę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to marynarka fioletowa. Druga rzecz to był kardigan taki niebieski. Marynarki nie mogłam znaleźć. Kiedyś była na Sinsayu, teraz nie mogę niestety. Taki bardzo mocny fiolet. Ale jasny. I sweterek akurat wpadł mi w oko. Taki chciałam. Jeszcze go nie rozpakowałam. Zobaczymy na żywo jak wygląda. Zamówienie przyszło w takim ładnym dołeczku. Ładnie złożony tutaj mamy. Wow, ładny jest. I to jest rozmiar uniwersalny. Jest taki duży, śliczny jest. No i on właśnie ma tutaj taki ściągacz. Czy ściągacz, tu ma takie po prostu zwężone rękawki i tu jest bardziej taki nietoperz. No tu macie nazwę sklep. Przejdziemy sobie już do zakupów z Rossmana. Wpadłam na szybko wczoraj do Rossmana po dwie rzeczy, wyszłam z siatu. Ale też było fajne, było kilka fajnych rzeczy na promocji, więc wzięłam. I zaczniemy sobie od kremu pod oczy Soraya Plante. Teraz zobaczymy jak on wygląda. To jest taka malutka. Bardzo ładne moje opakowanie teraz. Bardzo taka gęsta konsystencja. Ale łatwo się rozprowadza, także może być fajne. Że tu mamy to. Dalej nowość, tonik do twarzy z Fluff. Ja wzięłam sobie z kwasami AHA i on jest z kumkwatem. Ok, tylko zobaczymy jak, on ma, jak się rozpyla w ogóle. Czy fajnie, czy nie za bardzo. Jaki ma zapach przede wszystkim. Ładnie pachnie takimi rzekami. Ja mam kożelki, coś takiego mi się kojarzy.
U Matko Bosko. Zobaczymy. No. Myślę, że będzie w miarę okej. Ale ślicznie pachnie. Że tonik. Dalej kończy mi się mój olejek znakomy, więc wziąłem sobie balsam do demakijażu. Chyba zamknięty, tak. Nie będę go nawet otwierać, bo mam jeszcze. I to jest malina z migdałami. Kolejna rzecz jest to Bielenda CBD Cannabidiol. Krem nawilżający z konopi siewnych. Cera sucha, wrażliwa, dzień, noc, to wziąłam bardziej na noc. I tu mam też Soraya Kombucha. Matujący krem na dzień. Cera mieszana i tłusta. I to jest formuła wegańska, przepraszam. Także fajnie, kolejny kosmetyk wegański. Tu mamy Mia, naturalny peeling enzymatyczny. Też jest wegański. Fajne takie malutkie opakowanie, dawno nie używałam peelingów enzymatycznych, warto powrócić. I ostatnia rzecz to jest żel do mycia twarzy Selfie Project. Chyba tego nie miałam. Wydaje mi się, że coś miałam z tej marki, nawet kilka rzeczy, ale chyba nie żel. I ten haul nie jest długi, ale sorki za te odgłosy, ale nic na to nie poradzę. Jeśli w ogóle to słychać. I ostatnia marka jest to marka Twist Shake. Zastanawialiśmy się długo nad kupnem nowego łóżka, dokładnie spacerówki dla małej, która będzie szybko się składać, będzie wygodna, leciutka i poręczna, że ja z trzeciego piętra jestem w stanie ją znieść. No i jedyna tak naprawdę marka, która nam się podoba, to jest właśnie Twist Shake. Te spacerówki są drogie i pomyśleliśmy, że właśnie to będzie taki nasz prezent dla małej na chrzcinę, tylko sama spacerówka. Tu gdzieś stawię Wam filmik i pokażę Wam go na balkonie, bo nie chcę go brudnego wnosić w środkę. I właśnie jeśli chodzi o ten wózek, to wybieracie sobie różne akcesoria, macie trzy jakby opcje, macie jeden model wózka, ale z trzema opcjami, czyli możecie kupić bez żadnych dodatków, możecie kupić chyba z uchwytem na telefon, na butelkę i moskitierą i folią przeciwdeszczową. Coś takiego i ostatnia opcja to jest z parasolką i ze śpiworkiem, tak mi się wydaje. I macie w trzech kolorach, każdy element wózka dobieracie sobie jaki chcecie, w jakiej chcecie kolorystyce osobno. Macie szary, czarny i beżowy. My wzięliśmy właśnie beżowy, a zobaczycie jak on wygląda. I kolejne rzeczy, chciałam przetestować sobie te takie bardzo popularne saszetki na jedzenie Twist Shake właśnie. I ja mam tu opcję większą na 200 ml chyba. Nie mam napisane. To jest w każdym razie ta większa opcja. Mam trzy, ale jedna jest w użyciu gdzieś, mam ją zapowiedziała, nie wiem gdzie jest. I powiem Wam, że to jest bardzo fajne, bo to nie jest tani produkt, ale on jest wielokrotnego użytku. Możecie zarówno zamrażać w nim rzeczy, jak i myć w zmywarce. I najważniejsze, on jest naprawdę szczelny. Mimo tego, że moja mała ciągle tu gdzieś, wiecie, martwetuje te opakowania i jak kupuje jej mus taki zwykły, na przykład z Kubusia, czy z Lupilu, Hipa. Wiele marek ma to, Bobowita, Gerber. Ale zawsze lepiej jest po prostu sobie zmiksować w domu, przelać do takiej saszetki i zabrać gdzieś w drogę. I właśnie tutaj otwieracie sobie tą kieszonkę, wlewacie, szczelnie zamykacie. Teraz mam taki klips, ale ten klips jest bardzo, bardzo mocny. I żeby go rozerwać, to naprawdę jest ciężko. Także bardzo fajne. I już widzę, że mała to polubi i wezmę, na pewno kupię więcej tych mniejszych, bo to jest fajne nawet na zupkę, bo to możecie sobie, tego co wiem, to możecie sobie to podgrzać chyba, ja nie jestem pewna, ale zawsze możecie zamiast słoiczku to przechować sobie w zupkę, albo na przykład jeśli nie chcecie brać słoiczków gdzieś, gdzie jedziecie do domu czy coś, nie wiem, gdzieś na wycieczkę, gdziekolwiek, i macie sobie po zupkę przelać tutaj
wygodne, nie pobije Wam się nic. Także super. I jeszcze jedna rzecz, no to akurat na małej na razie się nie przyda, to mieliśmy chyba w gratisie, bo ja tego nie zamawiałam. To jest taka saszetka, też tutaj na klips. To już jest łatwe otworzyć. To jest do zamrażania, czyli do lodów. Także fajnie, na przykład zrobicie sobie soczek, coś Wam zostaje, przelewacie tutaj, zamrażacie, dziecko ma lód. Świetna opcja. I ja, jak wiecie, już mówię Wam to w którymś filmie, jestem bardzo zadowolona z marki Twist Shape. Jest to marka, która naprawdę mi się spodobają, mają fajne produkty, nie są tanie, ale myślę, że są warte swojej ceny, ponieważ macie wszystko jest wielokrotnego użytku. Zarówno tak jak ja Wam pokazywałam śliniaczki czy butelki, to już macie w zestawach i wychodzi Wam znacznie taniej. Także warto coś sobie w zestawie kupić i sprawdzić po prostu tą markę. A ja dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za to, że poświęciliście chwilę, żeby obejrzeć ten filmik. Może krótki, ale tyle rzeczy po prostu potrzebowałam, tyle rzeczy było mi potrzebnych. I myślałam, że warto się z Wami podzielić, co mi wpadło w oko w tym miesiącu. Także ja się dzisiaj z Wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, cześć!